Cześć, witam Was w Rabi, Retrogralnia. Witajcie w Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, gdzie dzisiaj pogramy na ZX Spectrum. Ostatnio, drodzy widzowie Retrogralni, zaskoczyliście mnie bardzo pozytywnie, naprawdę super odbiorem filmu, który uważałem za ciężki, czyli początku naszego cyklu o Commodore'ku jako komputerze profesjonalnym. I w związku z tym dla odmiany postanowiłem teraz zrobić lekki filmik, w którym pogram na ZX Spectrum. Ale nie martwcie się, Commodore'ek niedługo powróci. A ZX Spectrum to nie będą też losowe gry, tylko wybrane według pewnego klucza. Jak pewnie wszyscy, którzy mieli kontakt z Spectrum, to wiedzą, że jest to komputer stanowiący dość duże wyzwanie dla twórców gier. Niby jest to same, jakby powiedzmy, czasy jak Atari 8-bitowe, Commodore 64, no ale jest to jednak sprzęt o możliwościach zdecydowanie bardziej ograniczonych, szczególnie w zakresie, no nie tylko szczególnie w zakresie grafiki, ale w grafice jest to najbardziej bolesne. Więc zrobić grę, która wygląda podobnie na Atari, Commodore, Amstradzie, no jest to możliwe, tak? Oczywiście będą różnice, palety kolorów, trochę inne rozdzielczości, ale generalnie podobną logikę tworzenia gry się uda przenieść. Natomiast w Spectrumie jest jeden, a może nawet dwa problemy, czyli po pierwsze brak sprzętowych sprite'ów, w tym są sprite'y sprzętowe i niesprzętowe, pewnie doskonale dowiecie się z filmiku Borga, który pewnie tutaj podlinkuję, oraz ograniczenia kolorystyczne. Niby spektrum kolorów ma dużo, ale tak naprawdę w jednym kwadracie 8x8 pikseli może być tylko jeden kolor, czy dwa, tak? Tło i główny kolor, no co powoduje, że stworzenie kolorowej grafiki, szczególnie z ruchomych elementów, jest bardzo trudne, no bo jeśli jakiś element się przesuwa, jeśli duszek się przesuwa, no to tak naprawdę kolor tła wchodzi na tego duszka, albo odwrotnie, albo kolor duszka wchodzi na tło. Tak, tego typu ograniczenia w ilości kolorów też były dosyć powszechne. W Commodore'ku też były dosyć bolesne, ale po pierwsze zwykle były mniej bolesne, znaczy można było w jakimś przestrzeni ekranu użyć więcej niż dwóch kolorów, a do tego no, były sprzętowe sprite'y. Ja sprzętowe sprite'y zapewniały możliwość poruszania ich niezależnie od tła, więc też nie zachodziło żadnej interakcji kolorystycznej. W związku z tym, jak sobie ostatnio mówiłem z Spectrumem, to zauważyłem coś takiego, że okay, jeśli gra jest dedykowana na Spectruma, to zwykle jest przemyślana pod Spectruma i ciężko to porównywać. Często efekty są bardzo fajne. Natomiast zaskoczyło mnie, jak nieraz dziwnie wyglądają gry, które są doskonale znane z innych platform, a zostały przekonwertowane na Spectruma i czasami jest to naprawdę prawdziwa tragedia, a czasami twórcy się postarali i zrobili cuda. Głównie pewnie to będzie odcinek, gdzie będę narzekać, bo czemu nie, wiecie, że lubię narzekać, więc pokażę krapy, ale też parę perełek będzie i parę takich, gdzie sam się nie mogę zdecydować, może pomożecie mi. Od razu z góry przepraszam wszystkich maniaków Spectruma, którzy będą tutaj szli z pochodniami, że nie jestem specem od Spectruma. Wszystko, co w nim wiem, to Wikipedia i podobne, więc bardziej chodzi o moją subiektywną ocenę. Commodore'owca oczywiście, więc będę oczekiwał tego sprzętu dużo, chociaż zupełnie szczerze powiem, że Spectrum mnie zaskoczył też w miarę pozytywnie, ponieważ pierwszy mój kontakt z nim był dopiero w czasach retro, czyli parę lat temu. I myślałem, że ten sprzęt to totalny krab z Commodore'kiem, a w rękach dobrego programisty naprawdę potrafi dużo z tej maszyny wycisnąć i szczególnie mając pod uwagę ograniczenia. Jest to naprawdę fajna maszynka retro, szczególnie teraz, bo muszę powiedzieć, że po paru latach zabawy jest nawet pewnymi względami ciekawsza niż te popularniejsze w Polsce maszyny typu Atari czy Commodore, właśnie przez to, co Wam dzisiaj pokażę. Koniec gadania. Zaczniemy mocnym akcentem, czyli grą, którą nawet nie wiedziałem, że jest na Spectruma i co najmniej zaskakujące, czyli Street Fighter 2. Tytuł znany chyba prawie każdemu w różnych wersjach. Nie jest to wersja Turbo niestety, ale Street Fighter na Spectruma. Jak co to może być? No już pierwsze wrażenie z ekranu tytułowego daje do myślenia, czy to będzie dobra gra. Jak widzicie, logo jest monochromatyczne. Drugi minus, gra nie obsługuje joysticka, przynajmniej nie znalazłem takiej opcji. To się w ogóle wydaje absurd, ale to temat pewnie na inny odcinek, ale Spectrum i joystick to długa historia. Joystick wcale nie jest oczywistym, że gra musi obsługiwać joystick i niekoniecznie każdy joystick, ale to nie będę o tym teraz nawijać, bo to inny temat. Więc jak sobie na to klawisze zdefiniowałem, no to jedziemy. Mamy 8 zawodników, chyba trochę mniej niż w innych wersjach. Co już na początku przeraża. Widzicie? Wciskam klawisz. I tak naprawdę responsywność tego jest żadna. Pojedyncze wciśnięcie klawisza praktycznie nie pozwala wybrać zawodnika. Już na ekranie selekcji zawodników. Tak? W początku myślałem, że źle coś zdefiniowałem, ale po prostu trzeba być wytrwałym. Wcisnąć parę razy, poczekać, nie wiem czy za później. Dobra, to chyba jest kobieta, więc... A, z ciekawości zagrajmy kobietą, jeszcze nie grałem.
może będzie łatwiej odróżnić od drugiego zawodnika, bo wcale to nie jest takie oczywiste, żeby zorientować się, gdzie się jest w tej grze. Okej, okay. Jestem chyba z lewej strony. I widzicie fantastycznie płynną animację. O. Już mnie wszystko boli. Niestety, współczesne konsole rozpieszczają człowieka i przyzwyczają do 60 FPS-ów. Ostatnio nawet marudzę na 30 FPS-ów. A tutaj mamy, nie wiem, 5 FPS-ów. Z jaskrawą grafiką, monochromatyczną. Nie no, to się w ogóle nie da grać, no. Nie da się. No tutaj widzicie dosyć częste rozwiązania w grach na spektrum, no bo twórcy do wyboru mieli albo założyć, że kolory będą się przenikać i będzie taka sieczka na ekranie, albo pójść w coś no, niespotykanego na innych platformach z tych czasów, czyli grafikę monochromatyczną. I wcale nie zawsze to jest szalony pomysł, czasami wychodzi to dobrze, ale nie tutaj. Choć i tak trzeba powiedzieć, że jest pewne ambitne, no tła na przykład oddają mniej więcej wersję z oryginału, no ale nie za wiele. Jeszcze jako ciekawostkę pokażę wam, co się dzieje w trakcie ładowania tej gry. Szybko. Due to machine limitations, this version may differ from examples in the manual. Czyli nawet nie postarali się tak bardzo, żeby instrukcję dostosować do tego, co gracz zobaczy. A może nie chcieli straszyć gracza w instrukcji. No więc, drodzy państwo, krap, krap, krap. Jak jesteśmy przy grach męczących, bo brak joysticka, no to zobaczmy jedną z moich bardziej lubianych gierek z Commodorka, a ostatnio także z Amigi, czyli Swift. Jedna z fajniejszych strzelanek. Zaskakuje pozytywnie, bo muzyka na dzień dobry nie powoduje krwawienia z uszu, co wcale nie jest takie oczywiste w spektrumie. No niestety ten podstawowe gry, no tu jest, oczywiście jest chip AY w tej wersji, ale ta chyba gra go nie wykorzystuje, więc te gry bez AY no, potrafiły brzmieć strasznie. Chociaż tu z góry muszę powiedzieć, że też słychać to, szczególnie ostatnio się bawiłem demkami na spektruma i nie wiem, czy to jest kwestia ilości mocy obliczeniowej, którą programista przeznaczy na muzykę, czy po prostu postarania się, ale są gry, które na spektrumie i dema, które na spektrumie brzmią dobrze naprawdę, mimo braku używania AY. Natomiast nie jest to wcale takie częste. No w tej grze da się wybrać joystick, ale nie ten, który mamy. Nie widzę nigdzie Campstona, więc jesteśmy skazani na predefiniowane klawisze. To już samo w sobie jest tragedią. Szczególnie, że w prawo to jest Enter. Nie wiem, kto to definiował. Press play on tape, tak, tak. Stop the tape. No dobra, idziemy to na pewno łatwiznę, ale nie chcecie, żeby ten odcinek trwał 28 godzin dla zagrania w te 10 gier. No i co? Tu mamy przykład. Nie potrafię w to grać na klawiaturze, przyznam, więc pokażę wam tylko króciutko, jak to wygląda. No i to mogę powiedzieć, że strony graficznej ok, jest to dosyć brzydkie porównując z Commodorkiem, ale udało się twórcom spowodować, że grafika jest czytelna. Więc oczywiście nie mając wyboru, no tam i mając joystick, który tu się da skonfigurować, albo przy treningu i przyczynieniu do klawiatury, myślę, że mógłbym w to grać, tak? No jest to brzydkie, no brzydkie jak noc, ale każdy wie, że grafika nie jest najważniejsza. Ważniejsza jest grywalność i ta gra jest przede wszystkim płynna. To też nie jest oczywiste na spektrumie, bo znowu, tu się nie znam o szczegółach, ale wydaje mi się, że zarówno Commodore, jak i Atari miały jakieś rozwiązania sprzętowe, które ułatwiały scrollowanie obrazu, no a spektrum ich nie miał, więc zrobienie płynnej, ładnej animacji scrollowanej jest też wyzwaniem dla programisty i tutaj tam podołali. Więc jak mówię, brzydko, ale grywalnie i przede wszystkim grafika spełnia pewną podstawową rolę, czyli pozwala powiedzieć graczowi, co jest na ekranie. Więc ciekawy przykład implementacji, która jest całkiem znośna. Jak wiecie z jednego filmiku, jednym z moich bardziej lubianych gier wczesnych, na pewno najbardziej lubianą wczesną ścigałką jest Pole Position. O dziwo jest też na spektrumach, a już ta gra od Atari. Zobaczymy, czy ta wersja pójdzie. Uff, tu możemy wybrać właściwy joystick. Wygląda dziwnie, ale no. Okej. Okay. W którym jesteśmy biegu? Chyba na niskim. Teraz na wysokim. Niski. No. No da się grać. Ale jakoś tak dziwnie. No widzicie tutaj o ten efekt color bleedingu w wersji takiej strasznej, bo tak naprawdę czarne tło najeżdża. Okej. Okay. Co to miało być?
Największy minus, że nie czujesz szybkości, tak? Jednak przy wyścigówkach szybkość powinna być naprawdę fajnie wyczuwalna, a tutaj jest tak po prostu coś nie tak. Z ciekawostek zwróćcie uwagę, że na planszach są reklamy całkiem sensowne innych gier od Dig Daga. Chyba tak samo było na wersji atarowskiej, przynajmniej na te lepsze Atari, nie 2600. O, i znowu zderzenie. O, Centipede, gdzie widzi się reklamę. No dobra, no nie ma tragedii, ale... No ale nie. Wolałbym grać w wersję na Atari 2600. Mimo, że może ma mniej kolorów, to jakoś tak bardziej do mnie przemawia. I teraz szybki przykład. Bubble Bubble 2 chyba. Nie ma tu... Nie ma tu polskich znaków. W ogóle szczerze mówiąc nie wiem, zapomniałem poczytać, ale nie znam Bubble Bubble 2. A może tutaj głos Zawu powie, czy Borg zna Bubble Bubble 2? Bubble Bubble 2? Nie kojarzę. Nie wiem, czy wyszło to na inne platformy. Mówiło się, że Rainbow Island jest Bubble Bubble 2, a tutaj jest. Nie wiem, może to jest wersja tylko na Spectrum, może to jest klon, podróbka. Któż to wie? No ale zobaczmy, jak się tym gra. No ładnie nie jest. Wow. No i to jest jedna z tych gier, przy których uszy krwawią. Ta gra jest przede wszystkim strasznie przekombinowana, ma dziwne levele. Mam wrażenie, że to jakiś hack albo przeróbka jest własna, bo muszę od początku levelu robić takie kombinacje, że jest studnia, której trzeba się wydostać, to trzeba użyć samych bąbelków. Co wcale nie jest takie proste, jak widzicie. Chyba, że piekielnie lamie. A, i tam jeszcze jest. No i szczerze mówiąc, Bubble Bubble kojarzy mi się z hipnotyzującą muzyką, taką, przez którą człowiek może zaświrować. No i tej muzyki tutaj nie ma. Da się grać, no. Graficznie wygląda, jak wygląda. Ale perfekcja to nie jest. Ale co mnie zaskoczyło, o, dyskietka nawet rozpoznawalna, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, to jest też właściwy Bubble Bubble 1 tutaj i jest tam naprawiona największa wada tej gry w wersji drugiej. Dajcie mi Bubble Bubble. A muza brzmi spoko. No i teraz, kurde, da się grać. No dobra, skoki ciągle ranią uszy. Ale to jest chyba najładniejsza muzyczka na spektrumie w grze, jaką słyszałem, oczywiście, bez Y. No jest dobrze, panie. Jest trochę brzydsze, trochę dziwnie brzmiące, ale w pełni mające wszystkie elementy świadczące o grywalności Bubble Bubble, więc bardzo tą grę polecam na Spectrum, aż na każdą platformę, bo ta gra, no, jeśli tylko się uda jej zrobić muzykę, bo bez muzyki to nie jest to jest dobra zawsze i wszędzie, bo to po prostu świetna gra. Au. Dobra, nie będę przedłużać, bo każdy wie, o co loto. Jesteś pewien, Wojtek, że jest Y, podobnie to wykryła Y i gra na Y. Borg tutaj donosi, nie wiemy. Chyba, że będzie Spectrum naprawił, bo w tym Spectrumie miałem coś schrzanionego i dźwięk AY-a przez kabel RGB był bardzo słaby. I było parę takich gier, gdzie się mega zdziwiłem, że nie obsługują AY-a, a brzmią dobrze. No ale zagadka, w sumie. No ale słyszałeś, jak brzmiały skoki. Bo skoki były pewnie robione zwykłym układem, muszę sprawdzić. Z ciekawości muszę to odpalić na zwyczajnym gumiaczku. W każdym razie było dobrze. Co bym tu teraz pokazać jeszcze, żeby was nie zanudzić. Kurde, miało być krapy, a tak w sumie trafiam na dobre gry. Dobra, teraz będzie krab do kwadratu. Bardzo wiele z tych gier to konwersje arkadowe, no bo konwersje arkadowe wychodziły na wszystko, co się da. I no niestety wygląda na to, że dość często twórcy się chyba nie... To nie jestem pewien, czy to wina Spectruma, dlatego że twórcy się nieszczególnie starali. To się nie zepsuło, to jest chyba rodzaj intra. K
Caps for Camps Non-Joystick. To jest to? Okej, okay, mamy Justa. Jest to jedna chyba z najgorszych arkadowych konwersji. Widzicie, pomijając kolorystykę, jednokolorowy sprite, obrzydliwy, nie wiem, mam wrażenie, że ta gra jest zrobiona w trybie tekstowym z sami grafiką, ale najgorsze jest to, czego nie potrafię opisać, czyli feeling z tego sterowania. To nie zachowuje się jak jakiś struś latający, tylko nie wiem, jak jakiś kamień z dopalaczem w dupie. No po prostu nie czuć żadnej takiej bezwładności fajnej, tylko przyciskasz, leci w górę, przestajesz przyciskać, spada jak kamień. Sprite migają. Ja pierdzielę. Jakie to obrzydliwe. Nie chcę na to dłużej patrzeć. No to raczej nie jest wina Spektruma, tylko ktoś, kto się troszkę nie postarał. O! Tytuł, z którym sam nie wiem, co sądzić. Tak, co powiedzieć. W ogóle byłem zaskoczony, że jest znowu, tak jak Street Fighter, czyli Lemmingi. Jedna z fajniejszych gier znanych raczej z platform 16-bitowych. No, tu z muzyką w ogóle się strasznie postarali, chyba że znowu jest to zakamuflowany AY, ale nie wydaje mi się. A dlaczego, to się zaraz przekonamy. Wydaje mi się, że jak się poświęci dużo mocy obliczeniowej, to muzyka może brzmieć dobrze. Nawet sample chyba Spectrum dałby radę odtworzyć. No to gramy w Lemmingi. No i co? Dźwięku nie ma. Myślę, że gdyby to był AY, to by tutaj ten dźwięk ktoś wdrożył. Sterowanie jest jakieś hardkorowe. Właśnie wcisnąłem pauzę i nie wiem jak. Znowu Lemmingi bez... No, bez muzyki, z takim dźwiękiem. Całkowicie jednokolorowe. No nie wiem, no szacun dla twórców, że to w ogóle są. Tak, to chyba trzeba jasno powiedzieć. Bo mogłoby ich nie być. Więc jak ktoś miał wyboru, pewnie dało się w to grać. No i jakby główny challenge lemmingowy był tutaj zawarty, no ale no, przez tą jednokolorowość no, wygląda to naprawdę paskudnie. No nie wiem, może za mało rozdzielczość, żeby tych lemmingów chociaż dodać jakiś wyraz, jakieś oczko im dać coś, bo lemmingi jednokolorowe, czy dwukolorowe na Macu na przykład wyglądały znośnie. No, pewnie tutaj nie dało się tak rozbudować grafiki. Dobra, zobaczymy jeszcze jeden level, żeby porównać, a może tylko ten pierwszy jest taki krapowaty, chociaż z tego co pamiętam, to niekoniecznie. No ale są to Lemmingi z całą swoją złożonością zapewne, jakby było dosyć cierpliwym, albo miało kod do levelu. Więc no, no sam nie wiem co powiedzieć, no. Pewnie dobrze, że są. No dobra, mamy inne kolory, ale poza tym... zobaczcie jak się fajnie, no, jak się skróluje. To nie jest dobry efekt. No dobra, no są Lemmingi. Co zrobić? No dobra, ale żeby nie było za dużo narzekania jednak, to jeden z tytułów, który mnie bardziej pozytywnie zaskoczył. Rick Dangerous. Muzyczka jest jak z Ricka. Czy muzyka dla mnie była szczególnie no ważna? No i co, grafika kolorystycznie jest dziwna, ale porównując z Commodorkiem czy Amigą, no ale nie jest brzydka, no. Gra chodzi ładnie, płynnie, choć to oczywiście nie było płynnego scrollingu, więc trochę łatwiej jest to zrobić. Ale jest to w 100% Rick, ale tu bardzo ładnie widać to przenikanie kolorów. No i jak twórca ogólnie ogarnął to jako tako, no to przenikanie kolorów nie jest jakoś strasznie jak drażliwe, tak? Można się tego przyzwyczaić. Z czasem człowiek uczy się to ignorować. Au, no tak, to był błąd. Czasami przez te elementy, przez tą grafikę, no pewne elementy są trudne do zauważenia, ale ogólnie Rick to jest taka gra, która czasami graczowi nie dawała szansy i wymuszała naukę na pamięć pewnych utrudnień. Więc można powiedzieć, że ta wersja po prostu, jak te kolce tutaj, więc ta wersja jest tylko troszkę trudniejsza, tak? Nie no, nie jest to piękne, ale też nie brzydkie. Dźwięki też są podobne jak na Commodorku. Fakt, że Rick nie był szczególnym osiągnięciem, jeśli chodzi o dźwięk, ale uszu nie rani. Przykład, że można mimo wszystkich tych ograniczeń zrobić grę, która zachowuje 100% jakby swoich kluczowych cech. Co jest? Skończyła się amunicja? Nie wiem. Chyba tak. Zachowuje 100% swoich kluczowych cech z innych platform. No tutaj, no nie widać tego nietoperza, no. No ale wiem, że tam jest, bo pamiętam.
Dobra, chyba bez strzałów, a nie wiem, co to robić. W każdym razie jedna z fajniejszych, moim zdaniem, gier multiplatformowych w wykonaniu na Spectrum, a więc Rika wam bardzo polecam. Dobra, to teraz pokażemy coś, co mnie, no, zabolało. Moon Patrol! I znowu przykład konwersji arkadowej, która woła o pomstę do nieba. Nie wiem, ale może konwersje arkadowe wychodziły w wczesnych dniach Spectruma, kiedy programiści tego nie potrafili jeszcze. Bo kolejna konwersja arkadowa, która po prostu jest fatalna. No przede wszystkim chodzi o ten brak płynności. No kurde, grafika nie jest jakaś skomplikowana, chodzi to z frame rate'em. Dodatkowo jest dosyć bolesne to przenikanie kolorów, jak się skoczy wyżej, to ma się wrażenie, jakby to się rozdzielało na dwa sprite'y. Chociaż chyba tak nie jest ten pojazd. I się to wszystko dziwnie przenikało. Nie no, bo nie ma płynności, no przez to nie ma żadnej przyjemności z grania w tej wersji, więc no... Ktoś tu się nie postarał. A, no znowu taka zależność. Wersja gra arkadowa Crap. Gra jakby multiplatformowa, ale stricte komputerowa. Będzie dobrze. Ale to jest ta wersja. Muzyka się zgadza. Jak to się odpala. I co? Boulder Dash. No i znowu, jak się przyzwyczajonym, no, Rockford nie ma pasków. Nie, nie da rady. No ale dobrze, poważnie mówiąc, jak się jest przyzwyczajonym do grafiki z innej platformy, to jest to dziwne, no ale nie jest źle. To scrollowanie jest takie dziwnie opóźnione, przez to czasami trzeba się czekać, aż się ekran doskroluje. Chyba też taki efekt był na Commodore'ku, ale nie aż tak mocny. Ale poza tym jest to w pełni funkcjonalny Boulder Dash, tak? Więc no, gra znowu, podobnie jak Rick Dangerous, poza wyglądem i lekko dźwiękiem, niczego szczególnego nie traci, więc przyjemność z grania, jak się już tylko przyzwyczai do elementów wizualnych, może być identyczna. Więc znowu przykład, że Spectrum może, jak tylko twórca chce. No i oczywiście gra jest przesadnie ambitna, bo też no, cudów się tu nie zrobi. No dobra, to teraz jeszcze jeden krapik. Jak to się włączy. No i znowu gra się nie włączyła na klawiaturę. Włączyła na klawiaturę, a nie na joystick. Nie wiem, wydawało mi się, że grałem joystickiem, no ale dobra. Chodzi tylko o pokazanie, jak to wygląda. Turrican 2. No cóż. No jest ta gra zdecydowanie zbyt ambitna, jak na możliwości graficzne Spectruma. Nie wiem, czy twórcy mogli zrobić to lepiej. No ale dla mnie wygląda to jak ciapki po prostu. Muzyki też nie ma, co? Oczywiście, tu się nie można skoczyć. Nie wiem, a kurde, gdzie tu się skacze? Czy no, pewnie się dało pograć, no. Ale kurde, nie ma dźwięku w ogóle strzałów. No, widać nawet te kwadraciki 8, te 8 na 8 pikseli tutaj mniej więcej, tak? Widać jak one, jak grafika jest w nich poukładana. No chyba jest to zbyt ambitna gra jednak na możliwości Spectruma. Chociaż inny przykład, którego złośliwie dzisiaj nie pokażę, bo chyba jest najbardziej znany, czyli R-Type. Też konwersja arkadowa, ambitna, udało się go zrobić perfekcyjnie. Ale o tym kiedyś chyba mówiliśmy już, a jak bardzo będziecie chcieli, pokażę ją w być może drugiej części. Ale tam się grę podobnie ambitną udało zrobić. Na plus, że scrollowanie jest znośno płynne. No ale bolą oczy. No dobrze. I finał. Kurczę, w sumie tak teraz sobie myślę, chciałem głównie pokazywać krapy, ale jak sobie tak teraz wybieram te gry tutaj, to wcale nie jest tak źle. Nawet można powiedzieć, czy w ogóle nie jest źle. I tu dla mnie pozytywna niespodzianka. Gra, którą nie wiem, czy była na Commodore'ka, szczerze mówiąc, znam ją z Amigi, więc wydaje się dosyć ambitna. Czyli Silkworm. Joyport, gdzie jest? Kempstone chce. I Silkworm. No i tu przykład dobrego nieprzesadzenia z grafiką. Ta grafika jest raczej monochromatyczna, przez co jest czytelna. Dużo sprite'ów, dużo się dzieje, jest płynna.
jest to po prostu bardzo solidna strzelanka i to nawet z koopem dla dwóch graczy. No wygląda gorzej niż na Amidze, ale znowu zachowuje pełną czytelność grafiki i pełną grywalność. Więc to taka niespodzianka, bo gra, której się w ogóle nie spodziewałem po Spektrumie. Muszę sprawdzić w sumie, czy jest na Commodorka. I gra się, jeśli dobrze pamiętam, się dokładnie identycznie. Te same, tych sami przeciwnicy się pojawiają. Very, very nice. No jak widzicie, Spektrum skomplikowana maszyna, tak? Na pewno stanowiła wyzwanie dla programistów. Jak ktoś szedł na łatwiznę, to robił krapa, bo maszyna nie wspierała programistów w zrobieniu czegoś ambitnego. Ale jak ktoś chciał, rozumiał ograniczenia maszyny, ale także mając jak pierwowzór potrafił się potrafił przemyśleć, jak to zrobić, no to wychodziło coś dobrego, więc no. Myślę, że Spektrum ma zasłużone miejsce w sercach graczy. Jak mówię, no nie mam do niego sentymentu, bo po prostu nie było go w okolicy. I no jednak wolę grać na Commodorku w tej chwili, no bo tamte gry pokazują pełnię 8-bitowych możliwości. Ale Spektrumowi też jest zasłużone miejsce, no po prostu. Trzeba wybierać po prostu dobrze gry, bo jak ktoś się nie starał, to albo przesadził z wyborem gry, która no jest zbyt wymagająca, już to rzadko, no to wychodziło coś nieciekawego. Jak to się kurczę zabijało? Długo też. Jest w końcu. O, już mamy głównego bossa. No ale gra nie jest zła. No dobra, może na sam koniec szybciutka ciekawostka. Nie patrzę na Borga, żeby nie pokazywał mi ile czasu na zegarze. I znowu mi jeszcze jedno rozczarowanie wypadałoby pokazać. No dobra, na koniec kolejny przykład, że twórcy konwersji arkadowych się nie starali. Czyli Frogger. Znowu gra nie obsługuje joysticka. Chyba. Żaba nie jest w ogóle animowana, jak widzicie. Aha, na krokodyle nie można. No nie, no nie, no. Jest to straszne, straszne iście na łatwiznę. Nie wiem, czy to jest oficjalna wersja. Chociaż ktoś to wie, może i oficjalna. Naprawdę. Wstydźcie się, twórcy. Spektrum też umie lepiej. No dobra, nie chce mi się męczyć. O, statki. W którejś wersji były statki? Zamiast kłód? Ciekawe. Dosyć małe statki w porównaniu z wielkością żaby. No dobra. Drodzy oglądacze, to jest przegląd gier na Spektruma, które pewnie ja przynajmniej jako niespektrumowiec znam innych platform. Miało być dużo hejtowania. Wyszło w sumie chyba nie tak dużo hejtowania, jak mówię. Myślę, że nawet jak jesteście komodorowcem, atarowcem, ale lubicie retro, polecam zajrzeć do Spektruma, bo ta maszyna jest w pewien sposób ciekawa. Możecie odkryć trochę produktów, których nie znaliście. Możecie w paru miejscach się rozczarować, w paru pozytywnie zaskoczyć. Fajna maszynka. Polecam. Wojtek, Retrogralnia.